czy my jako Polacy powinniśmy może nie domagać się, ale po prostu chcieć czegoś w zamian za pomoc, którą przekazaliśmy Ukrainie. Nie mówię, że po prostu teraz, ale nie dawać pieniędzy, a być może je pożyczać i liczyć, czy kiedyś nam oddadzą, a jeżeli nie oddadzą, to zwrócą to w jakiejś innej formie. Rektorze, od początku wojny mówiłem, że pomoc powinna oparta być na normalnej transakcji rynkowej, co nie znaczy oczywiście, że my nie mamy mieć prawa do umorzenia zobowiązań, jeżeli by takie powstały. Wszelkie dawanie objawia się tym, że tracimy godność i szacunek ze strony ukraińskiej, jeżeli w ogóle ją mieliśmy, tą godność i ten szacunek. Szczerze wątpię, szczególnie szacunek. Uważam, że tematyka w rzezi wołyńskiej jest tak istotna i tak traumatyzuje nas i ustawia w takim syndromie sztokholmskim. My zachowujemy się totalnie irracjonalnie w relacji do Ukrainy. Nie potrafimy jednoznacznie postawić warunków. Ukraina bawi się nami, obraża nas, wykorzystuje. Szef IPN-u Ukrainy, który twierdzi, że mamy postawić pomniki dla katów, by mieć prawo poszukiwania ofiar, to jest skandal, którego nie jestem w stanie w żaden sposób uzasadnić i usprawiedliwić. Nawet argumentacja, że teraz wojna, że nie powinniśmy, nie daje prawa do obrażania nas, a tak się dzieje. Robi to szef IPN-u Ukrainy, robili to ambasadorzy Ukrainy w Polsce i w innych państwach, pokazując, że całkowicie nie liczą się z nami, a budują swoje państwo na bardzo złych fundamentach nacjonalistycznych, skrajnych, przestępczych, takich, które wiążą się z rzezią, z krzywdą. Ja wiem, że historia między Polską a Ukrainą nie jest łatwa, ale Polska nigdy nie budowała swojej mocy i siły na eliminowaniu innych nacji. A Ukraina ma nacjonalizm oparty na logice eliminacji innych nacji. I obyśmy państwo, drodzy państwo, nie zapłacili za to konfliktem, ale między Polską a Ukrainą. Ja obawiam się bardzo tego, dlatego że Ukraina jest niezwykle drapieżna, arogancka, niezwykle wykorzystująca stronę, której nie szanuje. Butna się zrobiła i stara się wypromowywać siebie na nadzwyczajną pozycję. Dla mnie zadziwiające jest to, że w określoną narrację wpisuje się przeciwko nam, między innymi Unia Europejska, Komisja Europejska. Jak ja czytam, że Ukraina i telefony z Kijowa potrafią zblokować w Brukseli po stronie Ursuli von der Leyen pomoc dla polskich rolników po zakłóceniu sytuacji na rynku zbóż, to jestem zszokowany jako obywatel Unii Europejskiej, że państwo nie będące Unią Europejską, w Unii Europejskiej ma silniejszą pozycję wpływania na Komisję Europejską niż państwo będące Unii Europejskiej. Ja uważam, że rząd polski dzisiaj powinien się domagać jednoznacznie dymisji Urszuli von der Leyen. Uważam, że ta kobieta, poza tym, że jest totalnym eksitowcem i doprowadza do stanu poszczególnych społeczeństw, które mogą iść w kierunku wychodzenia z Unii, tak jej postawa, brak dialogu, negacja członków Unii Europejskiej, członka Unii Europejskiej, jakim jest Polska, jest niewybaczalna. Czyli ja nie rozumiem braku stanowiska rządu polskiego. Ja nie rozumiem w kategoriach rządu PiS-u, Platformy. Mnie to w ogóle nie interesuje. Ja uważam, że mamy rząd polski, a więc rząd polski powinien jednoznacznie zażądać dymisji tej osoby, zablokować dzisiaj wszelkie decyzje do czasu, kiedy ona nie opuści stanowiska. To jest bardzo niebezpieczny człowiek, który podatny jest na totalną manipulację ze strony Ukrainy, totalną manipulację ze strony lobbystów. Zresztą to pokazane było w procesie negocjacji ze strony firm farmaceutycznych w okresie COVID-u i po COVID-owo, kiedy negocjowano szczepionki. To jest człowiek, który dokonał ogromnych malwersacji i zdarzeń, które są niewtłumaczalne w armii niemieckiej. De facto doprowadził do stanu armii niemieckiej, armię niemiecką, który za
groził funkcjonowaniu struktur natowskich i bezpieczeństwa NATO, będąc miejscem obrony narodowej, osłabiła silnego członka NATO, to dla mnie powinno być zatrzymane, powinno się zweryfikować, jaka jest rzeczywista rola tej kobiety, bo dzisiejsze działania wskazują, że ona działa wyraźnie przeciwko stabilności Unii Europejskiej, przeciwko bezpieczeństwu jednego z większych członków Unii Europejskiej, albo na naszą wielkość, po prostu członka Unii Europejskiej. Ja uważam, że to wymaga jednoznacznych, radykalnych działań i Polska powinna, tak jak powiedziałem, doprowadzić do dymisji Ursuli von der Leyen.